Witam, nazywam się Radosław Gajda. Jako radny sejmiku wywalczyłem przejście przez tory na stacji Zwierz Północ. Skutecznie broniłem Kolegium Nauczycielskiego przed likwidacją i sprzeciwiałem się budowie drogi ekspresowej w pobliżu naszych bloków. Jako radny miasta będę walczył o pozostanie w Zgierzu jedynej poradni chorób płuc. Zadbam o nowe miejsca parkingowe na naszym osiedlu oraz o docieplenie szkoły 12. Wszystko to jest możliwe tylko z dobrym prezydentem, a takim jest z pewnością Przemysław Staniszewski. Radosław Gajda, nasz radny z osiedla. Zgierz jest moim miastem. Od lat jestem blisko Was. Mądre i świadome zarządzanie to lepsze jutro dla nas wszystkich. Bezpieczne, dynamicznie rozwijające się miasto to nie wizja. To cel, który możemy osiągnąć tylko razem. 16 listopada wybierzmy świadomie. Postawmy na tych, którzy mają realną wizję rozwoju naszego miasta. Prezydent dla mnie to ktoś mądry, kompetentny, najlepiej prawnik, dlatego popieram Przemka. Przemku cenię sobie otwartość na ludzi, zwłaszcza na ludzi młodych. Jak wygra w Zgierzu, będzie fajna muza i w ogóle będzie się fajnie działo. Cenię sobie ludzi pracowitych, a Przemek taki właśnie jest. Nazywam się Przemysław Staniszewski. Kandyduję na prezydenta Zgierza. A mi w Przemku podoba się to, że jest przystojny. Nazywam się Mieczysław Witczak. Od zawsze jestem związany ze Zgierzem. Tutaj się wychowałem i chodziłem do szkoły podstawowej nr 5 i liceum imienia Stanisława Staszica. Tu mieszkam z żoną i córkami. Zawsze pracowałem w Zgierzu. Znam się na gospodarce miejskiej. To jest moja pasja i zawód. W najbliższych wyborach samorządowych będę kandydował na urząd prezydenta miasta Zgierza. Nasze miasto potrzebuje doświadczonego gospodarza. Jako mieszkaniec Zgierza wiem, czego potrzebuje nasze miasto. A jako samorządowiec i przedsiębiorca wiem, jak to osiągnąć. Wspólnie zmieniajmy Zgierz. 16 listopada wybory samorządowe. Zgierzanie, oddajcie swój głos na mnie. Wspólnie wybierzmy dobrego gospodarza dla naszego miasta. Robert Chocholski to dobry gospodarz. To gwarancja sukcesu dla Zgierza. To gwarancja, że Zgierz pozyska bardzo potrzebne środki finansowe z nowego rozdania Unii Europejskiej. I to lepsza organizacja służby zdrowia w Zgierzu. To gwarancja zrównoważonego budżetu dla miasta Zgierza. To gwarancja bezpieczeństwa. To rozwój sportu. Robert Chocholski to zielone światło dla Zgierza. Witam serdecznie, Klaudia Muszyńska. Zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum. W dzisiejszym serwisie zajmiemy się m.in. tematem przygotowań do Świąt Zmarłych, a także nowościami w ofercie łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Długa 42. Ten adres dobrze jest znany mieszkańcom powiatu posiadającym aktywne dzieci. W zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury uczestniczy rokrocznie kilkaset osób. Jednak wciąż nierozwiązany pozostaje problem nowej siedziby placówki. Czy znajdzie ona przystań w rewitalizowanej części Zgierza? Kuba Niedziela. Święto Latawca, Zderzak, Family Cup czy Młodych Bajanie. Nie byłoby na terenie Zgierza tych imprez, gdyby nie działalność Młodzieżowego Domu Kultury. Budynek przy ulicy Długiej 42 na co dzień tętni życiem. Ponad 400 dzieciaków uczęszcza tu na różnego typu zajęcia. Myślę, że to jest mała placówka, ale myślę, że znacząca i w dużej mierze realizująca strategię rozwoju powiatu. Dużym problemem placówki jest siedziba. Budynek przy ulicy Długiej wymaga pilnego remontu. Wiadomo to od dawna. Nie doszły do skutku plany przeniesienia MDE-ku w inne miejsce, choćby do gmachu dawnego sądu przy ulicy Dąbrowskiego. W tej sprawie 3 lata temu nie porozumiały się władze miasta i powiatu. Jest jednak szansa, że samorządy współpracować będą w celu pozyskania środków z projektu łódzkiego obszaru metropolitalnego. Jesteśmy teraz zarówno Starostwo, jak i Miasto Zgierz na etapie przygotowywania dokumentacji do tego dużego projektu łomowskiego. I w związku z tym wyjdą nam pewne działania, wyjdą nam kosztorysy. Zapisaliśmy 4 miliony złotych po naszej stronie powiatu zgierskiego. Miasto Zgierz również 4 miliony po swojej stronie, a więc połączymy te siły i przeniesiemy siedzibę MDK-u w nowe miejsce obok młyna. Ceglany budynek znajdujący się w pasażu między ulicami Długą i Narutowicza od dawna niszczeje. Nie kupił go żaden prywatny przedsiębiorca.
choć usytuowanie w samym centrum miasta dawało nadzieję na znalezienie takiego inwestora. Teraz z dobrej lokalizacji chce skorzystać Młodzieżowy Dom Kultury. Jest to rozwiązanie problemu, z jakim się boryka od wielu lat Młodzieżowy Dom Kultury, problem siedziby. Jest to rozwiązanie problemu też miasta, myślę, uratowanie obiektu, który jest piękny, stoi na bardzo pięknym terenie. Szczególnie, że pasaż między Dugą a Narutowicza jest w tym momencie remontowany. Utwardzono nawierzchnię, pojawiła się mała architektura. Rozpadający się budynek tym bardziej odstawałby od zrewitalizowanej części miasta. Gdyby udało się uzyskać dofinansowanie w ramach łódzkiego obszaru metropolitalnego, w tym miejscu mogłaby też powstać sala widowiskowa na 200 osób. Na jej piętrze siedzibę miałby Młodzieżowy Dom Kultury. Jednak finalizacja pomysłu nie wcześniej niż za 2 lata. O tym, że rywalizacja może być przyjemna, a ortografia to nie tylko pisanie dyktant, przekonali się uczniowie biorący udział w międzyszkolnym konkursie Spotkajmy się razem. We wtorek w Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu odbyła się jego 6. edycja. Emila Okupska. Międzyszkolny konkurs Spotkajmy się razem to szansa dla uczniów, którzy nie mogą brać udziału w popularnych rozgrywkach szkolnych ze względu na swoje problemy i deficyty. Do konkursu zostały zaproszone dzieci ze szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi znajdującymi się na terenie województwa łódzkiego. Bawimy się, mamy tak naprawdę konkurencje, które są wesołe, na wesoło. Spotykamy się, rozmawiamy, integrujemy. Hasłem przewodnim konkursu była przygoda z zebrą. Każda z drużyn musiała przygotować krótkie przedstawienie nawiązujące do wiersza pod tytułem Zebra Hanny Niewiadomskiej oraz pracę plastyczną nawiązującą do motywu konkurencji. Współorganizatorem przedsięwzięcia była autorka specjalnej metody nauki pisania i czytania dla dzieci z problemami dyslektycznymi. Jestem autorką metody, która ma pomóc dzieciom przygotować się do podjęcia nauki, czytania i pisania, jak również jest to metoda przygotowana dla dzieci z pewnymi trudnościami, tak zwanymi trudnościami dyslektycznymi. Możemy tutaj bawić się, ponieważ metoda jest skonstruowana na podstawie pedagogiki zabawy. Możemy tutaj bawić się ćwiczeniami z książeczki Czytaj z nami zwierzakami. Wyjątkową zaletą metody edukacji przez zabawę jest to, że można zastosować ją już u dzieci 3-letnich i kontynuować do końca szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu nie wstydzili się przyznać, z jakiego powodu biorą udział w wydarzeniu. Nasza pani wybrała mnie do tego konkursu. Mam problemy z czytaniem i z ortografią. Zgłosiłam się sama do tego konkursu, ponieważ mam problemy z ortografią. Jak każdy konkurs niesie ze sobą pewne napięcie. Organizatorzy zadbali jednak o to, by wszystko odbyło się w atmosferze dobrej zabawy niż stresującej rywalizacji. Bez względu na zajęte miejsce, każdy z uczestników otrzymał nagrodę. Łódzka Kolej Aglomeracyjna systematycznie rozszerza swoją ofertę. Z miesiąca na miesiąc pojawiają się nowe połączenia. Od listopada nowoczesnymi wagonami LKA Zgierzanie pojadą do Łodzi Kaliskiej, a od grudnia także do Łowicza. Niestety, co jest korzystne dla pasażerów, nie zawsze podoba się kierowcom. Jedną z największych bolączek życia w skupiskach miejskich są problemy komunikacyjne. Na dojazdy do szkół czy miejsc pracy tracimy coraz więcej cennego czasu. Dzięki Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej powoli się to zmienia. Już teraz z głównego zgierskiego dworca można dojechać na Widzew w 16 minut, a w najbliższym czasie pojawią się jeszcze nowe połączenia. Będzie to linia Łódź-Kaliska, Łódź-Widzew przez Łódź-Hojny, ale nie jest to tak, że pociąg kończy bieg na stacji Łódź-Widzew, bo trzy połączenia tej relacji będą wydłużone do stacji Zgierz. Już od 1 listopada 3 pary pociągów będą kursowały na trasie Zgierz, Łódź-Widzew, Łódź-Kaliska. Cała podróż potrwa około 40 minut. Będzie to połączenie szczególnie wygodne dla Zgierzan uczących się na Politechnice lub chcących dostać się do centrum Łodzi. Nowe połączenie to także większa ilość przystanków pośrednich, pozwalających na dogodne przesiadki. Pociąg jadący z Łodzi Kaliskiej będzie się zatrzymywał na nowych przystankach Łódź Fabianicka, Łódź Dąbrowa, Łódź Marysień, później dalej Łódź Arturówek i Łódź Stoki. Co ważne, pociągi dojeżdżające ze Zgierza do stacji Łódź-Widzew pozostaną skoordynowane ze składami odjeżdżającymi do Warszawy.
Polepszeniu komunikacji ze stolicą przysłużą się też inne planowane rozwiązania. Od połowy grudnia, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, pociągi LKA dojadą ze Zgierza do Łowicza. A już na przyszły rok planowane jest otwarcie linii do Kutna. Ruch pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nie pozostaje bez wpływu na ruch samochodowy w Zgierzu. Ostatnio głośno było na temat przejazdu kolejowego przy ulicy Chełmskiej. Od kiedy otwarto połączenie Zgierz-Widzew, przejeżdżają tędy 24 pociągi na dobę. Samochodów w tym miejscu pojawia się dziennie ponad 5 tysięcy. Jednocześnie przejazd na Chełmskiej wciąż jest niestrzeżony. Samochody muszą przed przejazdem się zatrzymać, pociągi muszą zwalniać do 20 km na godzinę. Jest realna szansa, że w najbliższym czasie się to zmieni. Modernizacja tego przejazdu nastąpi w przyszłym roku, w 2015. Do tego czasu pojazdy szynowe w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będą przejeżdżać 20 km na godzinę. Pytanie, czy planowane postawienie szlabanów i kamer monitoringu zadowoli wszystkich. Już teraz kierowcy poruszający się w tej okolicy narzekają na spowodowane rogatkami korki. Bezpieczeństwo to jedno, a pośpiech to drugie. Kierowcy się denerwują, bo długo stoją pod przejazdem, a my nie mamy na to wpływu, żeby otworzyć, żeby pociąg jeździł. Przed przejazdem łączącym ulicę Czarną z ulicą Sadową na co dzień ustawiają się sznury samochodów. Często i z małą prędkością przejeżdżające składy kolejowe prowokują niestety niektórych do łamania przepisów. Podczas opuszczania rogatek wjeżdżają. Efektem uszkodzona sygnalizacja i zagrożenie bezpieczeństwa przejeżdżających. Chciałoby się powiedzieć, śpieszysz się, skorzystaj z komunikacji miejskiej. Niestety przyzwyczajenie wciąż każe korzystać z własnych czterech kółek. Od grudnia ilość pociągów na zgierskiej stacji znowu wzrośnie. Może warto właśnie z tych połączeń skorzystać, oszczędzając czas i pieniądze. Listopad to szczególny czas w polityce. Za nieco ponad 2 tygodnie wybierzemy prezydenta miasta, radnych miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Nie będzie to jednak głosowanie, do którego przywykliśmy w poprzednich latach. O czekających nas zmianach w materiale Emilii Okupskiej. Nowelizacja kodeksu wyborczego spowodowała wprowadzenie podziału na okręgi jednomandatowe w większości średnich i małych miast oraz wsiach. Okręgi będą niewielkie, często będą obejmować ledwie jedno osiedle i z każdego takiego obwodu mandat uzyska tylko jeden radny. Taki system został wprowadzony również w Zgierzu. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tej rewolucji. No ja jeszcze nie patrzyłem, ale się dowiem. No tak nie za bardzo. Nie znam. Tak, znam. Mam w ośrodku wychowawczym. Także znam i wiem, że na pewno tutaj będę głosować. Do Rady Miasta zostanie wybranych 23 kandydatów. W związku z tym Zgierz został podzielony na taką samą liczbę okręgów. Konsekwencją nowej klasyfikacji rejonów są zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przekształcenia te nie dotyczą bezwzględnie wszystkich siedzib. Jednak dla wielu osób biorących udział w wyborach z naszego miasta, lokal wyborczy znajduje się w innym miejscu niż chociażby 4 lata temu podczas ubiegłych wyborów do samorządu. Bardzo zachęcamy wszystkich wyborców do sprawdzenia przed wyborami, gdzie znajduje się siedziba ich obwodowej komisji wyborczej. Jest przede wszystkim najłatwiejsza metoda to sprawdzenie na stronie internetowej miasta w zakładce wybory samorządowe. Taka informacja była w publikatorze Urzędu Miasta publikowana. Dodatkowe informacje dotyczące zmian siedzib komisji obwodowych zostaną umieszczone w klatkach schodowych bloków domów komunalnych, jak również te ustalenia można znaleźć na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie całego miasta. W tym roku Wszystkich Świętych wypada w sobotę, zatem sprzątaniem grobów czy zakupem zniczy i wiązanek wielu Zgierzan zajęło się już w miniony weekend. Sprawdziliśmy, jak wyglądają przygotowania do 1 listopada oraz jak dostać się tego dnia na zgierskie nekropolie. Z powodu Święta Zmarłych zmieni się organizacja ruchu wokół zgierskich nekropolii. Część ulic zostanie zamknięta. W tym celu miejskie usługi komunikacyjne wychodzą naprzeciw pasażerom autobusów. Zgierskie autobusy na terenie Zgierza, za wyjątkiem linii 51, będą poruszać się z zwiększoną częstotliwością w Dzień Wszystkich Świętych. To jest według rozkładu na dzień roboczy.
Z tej zasady właśnie wyłączona jest linia 51, jest to linia łódzka, w związku z czym nie mamy decydującego wpływu na to, jak często ten autobus będzie się poruszał. Choć pod cmentarzami nie ma jeszcze problemów komunikacyjnych, to i tak ruch jest wzmożony, a wszystkie osoby, które w dniu 1 listopada na groby najbliższych wybiorą się autami, muszą przygotować się na korki, brak miejsc parkingowych i reorganizację ruchu drogowego. Ulica Cezaka będzie zamknięta, wjazd od ulicy Długiej, trzeba będzie z tyłu odjechać i tak samo będzie ulica Spacerowa zamknięta tutaj od ulicy Cezaka. Kolejna zmiana to jest na ulicy Piotra Skargi, gdzie tylko będzie poruszała się komunikacja miejska. Będzie zamknięta ulica Piotra Skargi dla pojazdów od ulicy Gołębiej do ulicy Parzęczewskiej. Na ulicy Konstantynowskiej zostaną tylko ustawione znaki zakazu zatrzymywania się po obu stronach. Od 31 października, jak co roku, na terenie całego kraju policjanci przeprowadzą coroczną akcję znicz. Funkcjonariusze zadbają o bezpieczny dojazd i powrót z nekropolii. Będą także czuwać nad bezpieczeństwem osób je odwiedzających. W tym wyjątkowym dniu cmentarze stają się miejscem spotkań rodziny i znajomych. Z tego względu czyszczone są pomniki, ich otoczenie, wymieniane kwiaty i stawiane znicze. Pod cmentarzami kwitnie handel. Ceny są rozmaicone, staram się jakoś tak trafić do klienta, to zależy tak naprawdę od kwiatów. Wszyscy szaleją na jasnym kolorze, na punkcie jasnego koloru, więc jasne storczyki, jasne róże, lila, róż, wszystko co jest takie właściwie delikatne. W Święto Zmarłych to nie tylko czas zakupów świeżych kwiatów i zniczy. Jak co roku na wszystkich cmentarzach w Polsce odbędą się kwesty. Nie inaczej będzie w naszym mieście. Towarzystwo Przyjaciół Zgierza wspólnie z uczniami i nauczycielami poprowadzi zbiórkę pieniędzy. Po raz już ósmy będziemy w tym roku kwestować przed zgierskimi cmentarzami. Zbiórkę przeprowadzimy 1 i 2 listopada, akurat jest sprzyjający układ taki dni wolnych. I liczymy tutaj na wsparcie ze strony mieszkańców Zgierza. Mogę powiedzieć, że ofiarodawców na podstawie wydanych ulotek możemy ocenić liczbę osób, które zasilają nasze skarbonki na około 2-2,5 tysiąca osób. To jest, może być skala poparcia dla tego całego przedsięwzięcia. Środki zebrane w ramach kwesty przeznaczone zostaną w całości na renowację zabytkowych nagrobków na naszych miejskich nekropoliach. Zbiórka zostanie przeprowadzona w godzinach od 9 do 17 w dniu 1 i 2 listopada przy cmentarzu znajdującym się na ulicy Piotra Skargi oraz przy cmentarzu ewangelickim. Dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Zachęcam także do oglądania naszych programów na naszej stronie internetowej www.centrum.zgierz.pl oraz w serwisie YouTube. Na kolejne wydarzenia zapraszam w piątek, jak zwykle o godzinie 18:30. Do zobaczenia! Poprawię bezpieczeństwo. Tu musi być przejście dla pieszych. Pomogę inicjatywom społecznym. Uchwalimy budżet obywatelski. Zablokuję szkodliwe inwestycje dla Zgierza.